przebojów minionego sezonu. Piosenka, przy której nie można ustać w miejscu. Dziewczyna z ekipy KAI, Edyta Strzycka. Byłaś zjawiskowa, wyglądałaś zjawiskowo. Bardzo żałuję, że na facetów nie szyją czegoś takiego. To dobrze, że nie szyją na facetów. Fenomenalne. Zacznijmy od opinii Ani, proszę. Za nie mówiłaś. Nie. Nie słychać się? Andrzej. Proszę. Okej, dobrze, więc powiem tak. Edyta, masz wspaniały głos. Naprawdę jestem totalnie zachwycona twoją barwą. I słychać, że to jest głos nieszkolony, ale to tylko zaleta. Jesteś pełna energii w tym, naprawdę. Tylko jest jedna rzecz, która strasznie mi się rzuca w oczy, wręcz. Mianowicie to, że ty jesteś Kają teraz na scenie. Właściwie wyglądasz jak swoja trenerka. Właśnie nie wiem, czy to dobrze, bo dla mnie jakby styl Kai jest niepowtarzalny i nie wiem, czy to jest taka dobra droga, żeby naśladować ewentualnie. To znaczy, ja powiem, że zawsze miałam ogromne marzenie spotkać Kaję, to już zrobiłam, ale to jest niesamowity zaszczyt wystąpić w jej wspaniałej, cudownej sukience. I to mi naprawdę wiele tłumaczy w takim razie. I to mi dodało odwagi po prostu troszkę. Ja też zawsze o tym marzyłem, to wstydziłem się poprosić. Andrzej. Musisz wykazać troszkę więcej odwagi po prostu i już będzie dobrze. Na przyszłość spróbuję, dzięki. Poeta napisał... Ale konkretnie nazwisko, proszę. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Ludzie z Poznania. No i właśnie, tam gdzie dwa scyzoryki, tam czasami trzeba je skrzyżować i to się stało dwa tygodnie temu, myśmy się nie zrozumieli wtedy do końca. To już było. Dzisiaj w programie będę fontanną miłości po prostu, dlatego cudownie, genialnie, pysznie. Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz Kaja, proszę. Edyta śpiewała Forget You. Ja nie chcę cię forget you, ja chcę cię pamiętać, ja cię zawsze będę pamiętać. Jestem przekonana, że... I to nie jest kwestia mojej sukienki, w której wyglądasz zjawiskowo. To, że cię faceci zapamiętają po dzisiejszym występie. Wszyscy, którzy słyszą, powinni cię zapamiętać. Masz
poza niezwykłą barwą, o której mówiła Ania, masz też niesamowity timing. Timing dla mniej wtajemniczonych przetłumaczy, chodzi o trafianie, o frazowanie, o trafianie we właściwym czasie, w dźwięki. Ty robisz to genialnie, po prostu jesteś wielką artychą. Dla mnie jeszcze jesteś, to jest nieprawdopodobne. Łukasz, gdzie jesteś? Łukasz, twój facet. Musi mieć z tobą niełatwo, bo jesteś naprawdę nieprzewidywalna, dlatego że dzisiaj na próbie próbowałaś mi mówić, że jesteś bardzo nie w formie i bardzo chora i tak dalej. Każdym razem. I ja dostaję zawału, a kiedy wychodzisz na scenę, po prostu zabijasz. Hey, spokój, dziewczyna często choruje, a ty się czujesz, jeżeli chcecie, żeby... A ja się przejmuję! Jeżeli chcecie, żeby ty ta... ...203, a głosując macie szansę nie tylko ocalić Edytę, ale wygrać również 50 tysięcy złotych. Byłaś wspaniała. Dziękuję. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.